dzisiaj, moi drodzy, będzie grubo, bowiem spotkamy się chyba z najgrubszym dosłownie dodatkiem do magazynu klockowego w tym roku. Także koniecznie zostańcie, ale wszystko jak zwykle zacznie się od pioseneczki. Minęło już intro czas, więc przedstawię wam, o co chodzi. Nowy numer magazynu Playmobil od razu może przypominać wam jakby no magazyny Lego XXL, jednakże w jednym on nie przypomina magazynów XXL, mianowicie swym dodatkiem, który tutaj naprawdę jest XXL. No pozwólcie, że dla porównania dam palca wyjątkowo, bo nie mam nic jakby większego niż palec. W związku z tym palca daję do porównania, no i spójrzcie, jakie to jest kurcze duże, jakie to jest ogromne, wystające i w ogóle nie idzie tego w kiosku przegapić. Magazyny XXL również to przypomina ze względu na swoją cenę, 19,99. Cóż, cena trochę większa, natomiast nie zapominajmy, że to ze względu takiego, że dodatek też znacznie większy, no i jakże dobry. Mam trochę wrażenie, że tutaj Playmobil też pozazdrościł trochę Lego nadchodzącej serii, która fajnie, bo zawieje świeżością, prawda, w tym stęchłym Lego City, i to właśnie będą te motorki napędzane, no i sami postanowili dać motorek. Byśmy nie mieli jednak żadnych wątpliwości, ja tutaj szybko obczaję, ale nie mamy zapowiedzi kolejnego, chociaż Dino Rise, kurczę, wydanie specjalne kolejne, nie, ależ was skłamałem, spójrzcie, będą mieli kolejny numer 14 października, no mam nadzieję, że ten specjalny, wydanie specjalne zagości z nami na stałe, no tu mamy faktycznie 1.2021, no chciałoby się, bo naprawdę te dodatki wyglądają tu super, wiecie, czasem takie zestawy są po 50 zł albo i droższe, właśnie tak wyglądające, w sklepach dodatkowo macie tu konkurs, gdzie jeszcze więcej zestawów możecie wygrać, no po prostu ciężko się nie skusić, no i jeszcze ten biały tygrys, który też chyba lada sekunda, ile już w sprzedaży nawet jest. Także też niebawem pewnie spodziewajcie się recenzji na tym kanale. Oczywiście jest komiks, będą prezentacje zestawów. Naprawdę była gra planszowa, naprawdę wygląda to w porządku i można się też świetnie pobawić. Aczkolwiek no gdzieś tam jednak chyba coraz bardziej te magazyny Lego idą w przód, bo kiedyś pochwalałem, że ten niczemu nie ustępuje Lego, a chyba coraz bardziej zaczyna. To nie zmienia faktu, że oczywiście dalej możecie też się świetnie przy nim bawić. No i jeszcze Novelmore, czyli Castle, bo Lego nam Castle'ów nie daje, więc musimy się pocieszać Playmobilami. Jednakże może obczajmy dodatek. No bo on tutaj gra pierwsze skrzypce, mógłbym rzec, ale no raczej na skrzypcach to nie gra ten chłopek na tym motorze. Rzadko robimy tutaj opening, więc teraz z wami zrobię, byście też wiedzieli, jak sobie kupicie, że to tak praktycznie zawsze się tak otwiera. Nie miejcie więc zdziwka, jak sobie kupicie i stwierdzicie, jak mi brzydko to idzie otwieranie. Mi się tak zawsze otwiera, więc jakby wiecie, w porządku. Składania tu faktycznie zbyt wiele nie ma, właściwie nie ma go w ogóle, mógłbym tutaj rzec. Czy to źle? No to zależy, bo macie od razu gotową zabawkę i od razu możecie siadać i jeździć. I powiem wam szczerze, no i jestem pod wrażeniem tego motoru. Bawię się nim 2 sekundy, a nawet 1,5, a no teraz już 2, a już kilka zaskoczeń miałem. Nie wiem na ile, no właśnie, spójrzcie, tu nam to koło się rusza. Na początku wahałem się, czy to nie zrobione tak, że coś tutaj nie ułamuje, czasem czegoś nie robię, ale widzicie na środku sprężynę, ona naprawdę działa, ona naprawdę funkcjonuje, pierwszy wow. Stópka, działa stópka, działa stópka również, moi drodzy, kolejny, duży, całkiem plus. Kierownica nawet się skręca. No, nie powiem tutaj, żeby było ciekawiej, oczywiście wy tego nie poczujecie, ale ja to czuję. To jest taki ala skóry, to jest inny materiał, tu wszystko jest z plastiku, a to jest takie, to siedzisko z ala skóry. Przypuszczam, to działa też tak, że, no wiecie, pewnie tutaj Hipek by się lepiej trzymał, miałem powiedzieć, ale Hipek nam niestety ładnie na tym, nie, siądzie ładnie, dobra, tylko pod kątem trzeba i on chyba, nie wiem, czy to mocniej trzyma, czy nie. Fajnie, że siada, bo już się bałem, że może tylko stać, ale faktycznie, jak widzimy, są opcje, może stać, a może i siedzieć, no naprawdę. Naprawdę super, tylko musicie go w pewnym momencie po prostu tak wkładać pod kątem. Nadruki również jak najbardziej, no pełen, co pełen, pełen, pełen mistrz, nie, chyba pierwszy mistrz, może i 4 gwiazdki, no to brakuje jeszcze kilku, oś 4 co najmniej. Naprawdę prezentuje się to ok, odlew jest super i wszystko tutaj, no po prostu jest wow. Spójrzcie, jeszcze te 2 lufy z tyłu, nie, no jest naprawdę ok. Na mnie naprawdę robi wrażenie ta zginalność, tutaj działalność oraz to siedzisko z innego materiału, bo to nie jest takie częste, by łączyć te inne materiały. No i jeszcze tutaj ta lampa z przodu, no jeszcze jakby ona świeciła, to już w ogóle oczywiście nie oczekuję, żeby tutaj świeciła, szczególnie w zestawie za 2 dyszki. No i mamy jeszcze kierowcę PM, czyli ten pierwszy mistrz, jak mu tam, czy Paweł jakiś tam.
Paweł Miszczu. Ta kamizelka pewnie mu się oczywiście zdjęła, gdybyśmy mu zdjęli głowę, ja jednak jej teraz demontować nie będę. Chcę jednakże spojrzeć, czy ma coś pod spodem. Nie, pusty torsik czerwony, w sensie niezadrukowany. No jest okej, okay, jest rajdowo, jest kaskadersko. Ma on również właśnie kask, jak to na kaskadera przystało. No, taki potężny on, czy motokrosowcem może być, czy w ogóle może śmigać tu i tam. Spójrzcie, jeszcze te gogle tak tutaj zakładane w oku, czyli możemy je zdjąć, no i właśnie to teraz zrobiłem. Gdybyśmy jednak nie robili tylko kaskaderskich w życiu sztuczek, bardzo łatwo możemy też je nałożyć z powrotem. No i naprawdę myślę, że dodatek jest wart dwóch dyszek, bo wiecie, czasem za 15 dostajemy jedną figurkę w gazetce, tu de facto za piątkę więcej dostajemy, no, motor cały i w pełni bawialny, rzekłbym, zestaw, bo często, tak jak mówię, zestawy tego typu kosztują w marketach po około 50 zł, na przecenach po 30, jak najbardziej myślę, że warto więc się skusić. Jeżeli dodatek wam się podoba, to pamiętajcie, że już w kioskach go dostaniecie i naprawdę jestem wielce zadowolony i też jednocześnie wielkie oczekiwań w stosunku do tego wydania specjalnego. Liczę, że tutaj naprawdę będziemy co ten kwartał, czy co te dwa miesiące chyba bardziej, dostawali taką oto ciekawą treść w pełni zestawową, bo ja cały czas do Playmobili jakieś tam dziwne uczucie sympatii mam, no i cieszę się, gdy po prostu te zabawki gdzieś tam w łapach mam, także kurczę, chyba że go wezmę dzisiaj w plener, jakieś zdjęcia na Instagrama mojego porobię czy coś, bo jest naprawdę w porządku. Dzięki, że byliście tutaj dzisiaj ze mną, mam nadzieję, że oczywiście widzimy się wkrótce w kolejnych odcinkach, także zostawcie subskrypcję oraz nadróbcie inne Playmobile, jeżeli jeszcze tego nie robiliście nigdy, w sensie, no klikliście, to już to w sumie nie możecie drugi raz, chyba że macie multikonta. Po prostu zostawcie subskrypcję, jeżeli tego nie robicie. Bye!